Cześć, ja jestem Anjon i ponieważ naprawdę potrzebuję akcesoriów z i Protection, podjąłem w końcu próbę zbudowania teamu na hydrze, który robi ponad miliardy damage'u. Team, który dzisiaj wam pokażę, to jeden z wariantów teamu z Janiką, polegający na budowaniu ogromnej tarczy, którą ukradnie, a następnie rozniesie Head of Mischief, a Janika zada dzięki temu olbrzymie uszkodzenia. W moim klanie jest już jeden gracz, który zbudował team wykorzystujący tą mechanikę, jednak wykorzystał on trochę innych czempionów. Zmotywował natomiast mnie do pracy i dał wiele cennych wskazówek, za to wielkie dzięki dla intruzora. Zresztą wariantów tego teamu jest jeszcze więcej i szczególne podziękowania od całego community należą się dla Bronco, content creatora, który już kilka z nich spopularyzował. Z mojej strony podziękowania też dla Grim Reapera, którego film pozwolił mi lepiej zrozumieć mechanikę tego teamu. Linki do ich filmów znajdziecie w przypiętym komentarzu. Zrobiłem ten film jako kompleksowy poradnik, żeby każdy z Was miał całkowitą jasność jak zbudować czempionów i na czym polega walka. Oglądacie teraz jego pierwszą część, w której pokażę Wam bildy, presety i wyjaśnię mechanikę. W tej części pokazany jest wariant walki, kiedy Janika atakuje tylko jeden raz, ale za jakiś czas na kanale pojawi się kolejny film, część druga, w którym pokażę jak dzięki Unkillable powtarzać te ataki. Team nazwałbym półautomatycznym, ponieważ wymaga 19 tur manualnego przygotowania, zanim przełączymy się na auto. Musimy też obserwować uważnie około 20-minutową część walki, podczas której budujemy tarczę, i reagować, jeśli zajdzie taka potrzeba. Może się też zdarzyć kiepskie RNG i będziemy musieli całą walkę zaczynać od nowa. Mimo to uważam, że wysiłek jaki włożycie w budowanie czempionów i naukę się opłaci. Takie akcesoria jak ten baner same się nie wydropią. Przyjrzyjmy się teraz jak zbudowani są czempioni. Najszybszy jest Loki, ale o samych speedach porozmawiamy sobie później, kiedy będziemy mówić o presetach. Powiem Wam tylko, że działają również mniejsze speedy niż te, które ja tutaj mam na swoich czempionach. Loki ubrany jest w Set Shield i ma odpowiednio dużo przeżywalności. Jego całkowite statystyki na hydrze przedstawiają się następująco. Tak jak powiedziałem, nie jest wymagane, żeby najszybszy czempion w tej drużynie miał aż 284 spidu. 270 również będzie doskonale działać. Ważne jest tylko, aby rozpiętość pomiędzy najszybszym a najwolniejszym czempionem wynosiła mniej więcej do 20 punktów. Czyli jeśli najszybszy wasz czempion miałby 270 spidu, wtedy najwolniejszy powinien mieć minimum 250. Mój loki jest wyksiążkowany, natomiast nie ma jeszcze masterek. Drugim w kolejności, jeśli chodzi o prędkość, jest Wixwell. I tutaj ważne, żeby był on ubrany w set Reflex, a najlepiej, kiedy jeszcze przy okazji ma cztery elementy setu Merciless, żeby jak najczęściej wracał do swoich skilli. Ja nie miałem tego komfortu i nie mogłem ubrać go w Merciless, dlatego wykorzystałem set Impulse, który również daje mi szansę na redukcję cooldowna, jednak docelowo będę go chciał przebrać w Merciless. Jego staty... Na hydrze przedstawiają się następująco. Jest wolniejszy od lokiego, ma odpowiednią przeżywalność, mógłby mieć nieco więcej defensu. Natomiast rezistans, który udało mi się na nim zbudować, jest bardzo dobry nawet na wyższe poziomy hydry. Jest wyksiążkowany i u niego wyfarmiłem już masterki. Kolejną postacią jest Demeta i u niej również mam set reflex. I podobnie jak poprzednio impuls, ponieważ chcemy jak najczęściej wracać do jej A2, na którym przedłuża czas trwania buffów. Jeśli chodzi o jej staty, to już Wam je pokazuję. I również ma dobrą przeżywalność, mogłaby mieć nieco więcej defensu. U niej nie ma potrzeby budowania resistance, to nie ona będzie w tankiem. Także mamy tutaj dość dużą swobodę, pod warunkiem oczywiście, że Mamy set Reflex, jeśli mamy dla niej również cztery elementy setu Merciless, z pewnością można je wykorzystać. To jest moja druga demyta i nie ma w ogóle masterek. W teamie jest również white Dryad Nia i jest ona ubrana w Shield Set i tutaj w zasadzie poza przeżywalnością nie mamy potrzeby ubierania ją w jakiś specjalny set. Nie musimy zmniejszać cooldownów jej skilli. Poza odpowiednimi speedami i przeżywalnością w zasadzie nie mamy tutaj żadnych specjalnych potrzeb, jeśli chodzi o jej build. Jest wyksiążkowana, ale masterek również nie mam tutaj na niej w ogóle. Przedostatnim czempionem w teamie jest Emik i on musi być ubrany w set immunity. Potrzebujemy buffu Block Debuffs aby Loki mógł roznieść go na całą drużynę. Oprócz tego jest on mistrzów tankiem, dlatego również musi mieć odpowiednią ilość resistance. W tym wypadku ma nieco mniej niż Wixwell, ale docelowo chciałbym, żeby to on miał najwięcej. Chociaż ta ilość, którą widzicie, osiągnięta m.in. dzięki bonusom z Great Hallu, jest już całkiem niezła. Jest on oczywiście... Wyksiążkowane, Natomiast masterki są ciągle w budowie. I ostatni element tego Timu, ale wcale nie najmniej ważny. Chociaż Janika nie napracuje się za bardzo. Ona przez całą walkę będzie w zasadzie używać swojego A1, a dopiero na sam koniec zrobi to, do czego jest stworzona, czyli wysadzi tarczę. Jak widzicie artefakty, ma nawet nie do końca jeszcze wylewelowane, Zrobię to dzisiaj przy okazji Artifact Enhancement. Natomiast nie jest to aż takie ważne z tymi statami, które już ma. Doskonale spełnia swoją rolę. Jest najwolniejsza i, tak jak Wam powiedziałem, jej prędkość nie różni się o więcej niż 20 od prędkości najszybszego Czempiona, czyli Lokiego. Co do niej nie mamy żadnych wymagań, jeśli chodzi o resistance czy accuracy. Jedynie odpowiednia przeżywalność i Speed. Janika, jak wszyscy czempioni, musi być wyksiążkowana, natomiast masterki, jak widzicie, nie są jeszcze u mnie u niej zbudowane. I zanim przejdziemy do samej walki, popatrzmy jeszcze na presety. Te presety będą działać w części, kiedy puścimy naszą drużynę na auto. Po tych, tak jak wcześniej wspomniałem, 19 rundach przygotowania, i właśnie w tym czasie ważne jest, żeby skille były wykonywane w odpowiedniej kolejności. I tak, Emik zaczyna od swojego A3, następnie wykonuje A2. Nia w ogóle nie używa swojego A3, a swoje A2 używa tak często jak to się tylko da. Loki w czasie automatycznej walki używa tylko swojego A1. A Wixwell używa swojego A2. Ale tak jak Wam wcześniej wspomniałem, będziemy zatrzymywać walkę w momencie kiedy... Intercept zejdzie z Emika i wtedy będziemy manualnie rzucać A3. Demyta w części automatycznej używa tak często jak się tylko da swojego A2. Przejdźmy już do walki. Wyjaśnię Wam co należy zrobić krok po kroku w tej części manualnej. Zaczynamy od Lokiego, który rzuca swoje A2 na Emika zapewniając mu Perfect Veil. Następnie Wixwell rzuca Intercept na siebie po to, żeby ochronić się przed Trufir. Demyta przedłuża buffy, które mamy na championach. Następnie Nia tylko w tej pierwszej rotacji obniża cooldown skill'i Lokiego, żeby mógł rzucić Perfect Veil na Wixwella. Emik rzuca na siebie Taunt i Unkillable nas ze swojego A3. A Janika atakuje kogokolwiek unikając Head of Torment i Head of Mischief. W drugiej rotacji Loki rzuca swoje A2 na Wixwellu i tutaj uwaga, może się tak zdarzyć, choć bardzo rzadko, że ten skill rozniesie counter atak na całą drużynę. Wtedy należy niestety zrestartować cały run. Wixwell rzuca A2 zwiększając po raz pierwszy tarczę. Demeta użyje swojego A3 po to, żeby rzucić buff Continuous Heal. Będziemy potrzebować w czasie całej walki dwa takie buffy. Nia używa swojego A1. Emik używa swojego A2, zmniejszając cooldown skilli. A Janika tradycyjnie atakuje A1. Loki, zanim zejdzie cooldown na jego A2, rzuca A1. Wixwell wrzuca intercept na Emika ze swojego A3. To będzie ten dodatkowy buff, który sprawi, że to Wixwell będzie głównym mischief tankiem. Demyta, kiedy tylko może, używa swojego A2. Nija od teraz będzie używała swojego A2 tylko na emiku. Po to, żeby emik miał na sobie cały czas taunt. No i emik wrzuca właśnie ten taunt na siebie ze swojego A3, a Janika jak zawsze A1. Czwartą rotację zaczynamy od wrzucenia Perfect Veil vale na Niję przez Lokiego z jego A2. Wixwell używa swojego A2. Demyta A1, Nija tak samo. Emik A2 i Janika A1. Mamy perfect value już na prawie wszystkich czempionach. Została nam jeszcze tylko Demyta i Janika. W piątej rotacji Loki zaczyna od A1. Następnie Wixwell. Jeśli jego A2 jest zresetowane, używa go, jeśli nie, rzuca A3 na Emiku. Demyta A2, Nia tradycyjnie A2 na Emiku, A Emik A3 i Janika A1. Rotacja szósta, Loki wrzuca Perfect Veil vale na Demytę ze swojego A2, Wixwell A2, jeśli zresetowane, jeśli nie to A3 na Emiku, Demyta. A1 Nia A1, Emik A2 i Janika A1. I to już ostatnia pełna rotacja, zanim cały nasz team będzie chroniony przez Buff Perfect Veil, vale, w związku z czym będziemy odporni na trufir. Wszystkie te kroki, które widzieliście na ekranie opublikuję w formie infografiki, także szukajcie jej w zakładce społeczność. I niech Wam to służy jako pomoc, zanim zapamiętacie konieczne kroki. OK, Emik wrzuca na siebie taunt, Janika rzuca A1 i przechodzimy do Lokiego, który umieszcza Perfect bail na Janikę. I to jest ten moment, w którym możemy kliknąć AUTO. Na koniec mam jeszcze kilka dodatkowych informacji. Przede wszystkim tarczę budujemy do około 170 tury, żeby demycz od Janiki się zgadzał. Trwa to około 20 minut. Jeśli tak jak widzicie teraz na ekranie Emik straci jeden lub oba staki intercept, wyłączamy auto i odnawiamy te staki. Zawsze może się też zdarzyć złe RNG i head of Mischief ukradnie buffy zbyt wcześnie. Wtedy można próbować ratować sytuację Lokim albo restartować. Kiedy już zbudowaliśmy odpowiednią tarczę, wystarczy przestać rzucać Intercept na Wixwella, a rzucić go na Lokiego. Wtedy to on będzie miał najwięcej buffów i ponieważ nie ma odpowiedniego rezystans, head of Mischief ukradnie buffy, w tym olbrzymią tarczę. Następnie Head of Mischief roznosi wszystkie buffy, w tym i tarczę na pozostałe głowy, a my wysadzamy ją Janiką, pamiętając, że Janika musi mieć na sobie Perfect Veil. Vale. Przy okazji, w opisie tego filmu znajdziecie link do mojego profilu w Hell Hades Optimizerze, gdzie możecie zobaczyć wszystkich moich czempionów i to, jak są zbudowani. Profil aktualizuję na bieżąco i być może znajdziecie w nim jakieś użyteczne informacje dla siebie. Dajcie znać w komentarzach, czy podobał Wam się ten film, czy macie lub zamierzacie zbudować tym z Janiką. Jeśli jesteście zainteresowani wersją, która może zrobić nawet jeszcze więcej damage'u, zapraszam wkrótce na kanał. A na dzisiaj z mojej strony to już wszystko. Dzięki! Cześć!